Witam serdecznie, nazywam się Karol Burzyński. No i w tym filmiku czas na jedną z najbardziej gorących nowości w Rhino 8, czyli technologię push and pull, czyli wypychania i przeciągania geometrii. Z tym również wiąże się kolejna funkcja, czyli inset, czyli takie offsetowanie w krawędzi powierzchni i od razu rozdzielanie tej powierzchni. Zróbmy sobie jakąś figurę podstawową, żeby pokazać dokładnie, o co chodzi. W tym przypadku zrobimy sobie taką piramidkę, która jest na górze przycięta. No i za chwilę rozpoczniemy pracę. To znaczy, normalnie jak zaznaczamy pod obiekt, czyli ściankę, Ctrl-Shift, no to ona jest w całości. Ale w tym momencie właśnie zastosujemy pierwszą z tych funkcji, które chciałem pokazać, a mianowicie inset. Czyli zrobimy sobie takie odsunięcie tej powierzchni w kierunku do wewnątrz, ale to nie jest zwykła krzywa, tylko po użyciu tej funkcji nastąpi fizyczne i realne rozdzielenie tej ścianki na dwie odrębne ścianki. Także przyspiesza to bardzo pracę. Istnieje również opcja taka, żeby odsuwać te krawędzie nie po konkretnej długości, wielkości, odległości, tylko poprzez na przykład punkt, który mogę sobie jeździć na wcześniej przygotowanej prostej. No i teraz proszę zobaczyć, że w tej chwili jak wciskam Ctrl-Shift, to już mam naprawdę podział tej ścianki na dwie. Oczywiście można to było zrobić metodami tradycyjnymi, tylko więcej to wtedy pracy. Dobrze, użyjmy tego wspaniałego narzędzia, które jest bezpośrednim importem ze SketchUpa, czyli push-pull, czyli w pierwszej fazie tego polecenia zaznaczamy obszary, które będziemy edytować i później, jeżeli przyciągniemy w dół, to nastąpi wytłoczenie negatywne, to znaczy robimy taką dolinkę, jeżeli w górę, to ten region zostanie wytłoczony w górę. Wszystko bazuje na tym, że musimy określić zamknięte obwody w jakikolwiek sposób, rysując na danej ściance. Oczywiście, jeżeli ona jest pochylona, to wtedy trzeba użyć albo odpowiedniego ustawienia biurka, czyli płaszczyzny konstrukcyjnej, ale na ten temat będzie oddzielny film, albo po prostu użyć narzędzi kreślarskich, które potrafią złapać się określonych punktów na powierzchni. No i takie regiony mogę sobie wyznaczyć i dzięki temu zwróćmy uwagę, że również push and pull działa na przestrzał, to znaczy ja mogę całą bryłę przekroić takim obszarem. No i w tym momencie zobaczmy, że działa to naprawdę z dowolnymi krzywymi. Narysujmy sobie jakiś organiczny kształt, który oczywiście w tej chwili nie leży na tej bocznej ściance. Dopiero ja go zeskaluję sobie i dokonam rzutowania. Także używam bezpośrednio funkcji rzutuj, zrzutuję tę krzywę na całą tą bryłę. No, troszeczkę więcej tych krzywych mi się zrzutowało niż chciałem, także usunę te niepotrzebne wewnątrz. Zostawię sobie tylko te, które naprawdę położyły się na bocznych ściankach. No i widzimy, że funkcja ta nie jest limitowana tylko do kształtów podstawowych. To może być dowolny kształt, który leży na krzywej, na powierzchni, która jest krzywą zamkniętą, żeby użyć tego regionu do push and pull, czyli do wypychania albo wciągania geometrii, tak na zewnątrz czy do wewnątrz. I tak jak powiedziałam, są limity działania tej funkcji, jeżeli tutaj przechodzimy przez podwójne wycięcie, program nie za bardzo wie, czy co zrobić, bo częściowo musiałoby być to wycięcie, a częściowo wytłoczenie, dlatego wtedy on decyduje się, żeby zrobić wytłoczenie jednak, także trzeba uważać na, jeżeli bryła w środku jest mocniej skomplikowana, ale ogólnie narzędzie jest naprawdę świetne. Można by było to zrobić we wcześniejszych wersjach Rhino to samo, tylko że po prostu zajęłoby to o wiele więcej operacji. Tutaj należy również docenić to, że ten kierunek domyślnie jest po normalnych, czyli po prostu padłych do danego kształtu, ale jasne, że jest specjalny argument, który mogę zmienić. Direction, czyli kierunek, mogę ustawić według własnego wzornika i wtedy dany kształt mogę wytłoczyć czy wyciągnąć zgodnie z kierunkiem, którym ja chcę. I tutaj jest właśnie pokazany tego przykład. Także narzędzie jest naprawdę mega pomocne
w większości zastosowań. Chociaż oczywiście chciałoby się powiedzieć, że jest to narzędzie dedykowane specjalnie dla architektów. Rzeczywiście bardzo przyspiesza najróżniejszego rodzaju tworzenie takich form. Ja sobie tutaj taką krzywą zrobiłem, następnie operacje logiczne na krzywych zrobiłem, tak, uzyskując taki obraz, następnie odsuwam sobie te krzywe do wewnątrz i wytłoczę to jako, powiedzmy, ścianki przyszłego budynku. Gumball w tej chwili wytłacza od razu do objętości, także to też pomaga. No i zobaczmy, specjalnie sobie dwa razy to wytoczyłem, żeby mieć zszycie, czyli łączenie na pewnej wysokości. Oczywiście to może być wszystko dokładnie zmiarowane. Teraz wystarczy, że sobie tylko pojedynczą prostą po przekątnej zrobię. I proszę zobaczyć, że używając teraz techniki push and pull, mogę sobie od razu krzywiznę przyszłego dachu zaproponować. Wciskam ten region, przeciągnął poprzez cały pseudobudynek i już mam takie coś. Naprawdę szybka i skuteczna metoda. Teraz zróbmy coś takiego, co w największej ilości można zobaczyć materiałów dotyczących tego polecenia, czyli zdecyduję się na takie ramy w postaci przyszłych otworów okiennych. Powiele je z altem. Oczywiście to powinno być w określonych, stricte zwymiarowanych miejscach, ale chcę przyspieszyć cały proces. Push and pull, zaznaczam te przyszłe okna, wytłaczam je, wyciągam, tak, i już mam otwory okienne. Przypomnę jeszcze tylko również o funkcji inset, od której zaczął się ten filmik, bo ona zawsze praktycznie w parze tutaj działa. Czyli zrobimy sobie inseta takiego na zewnątrz. Te otwory okienne właśnie będą miały dodatkowe obwódki, dodatkowe takie ramki. W tym momencie przez błąd wpisałem nie tą wartość, którą chciałem, więc jeszcze raz ponawiam tą funkcję i z jedynką sobie to odsunę. No i zobaczmy, że teraz dostałem dodatkowe regiony do techniki push and pull i dzięki temu mogę dodatkowy detal jeszcze sobie zapewnić. Czy do wewnątrz, czy na zewnątrz, bo tak jak powiedziałem, push and pull to jest albo wciskanie geometrii, albo wypychanie geometrii, to znaczy krzywej, zamkniętej, leżącej na powierzchni. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny film z cyklu Rhino 8 Nowości.